Witam, witam. Słuchajcie, ja sezon sałatkowy uważam za w pełni otwarty. U mnie na ogrodzie pojawiły się już ogórki w dość sporej ilości. Wiadomo, wszystkiego nie zjemy, więc trzeba zrobić sobie sałatki. Tutaj mam 2 kg ogórów. Teraz, wiecie, moczę, były zrywane rano. Nie chcę, żeby straciły tej wilgoci. Na pierwszy przepis lecą ogóry kanapkowe. Z fantastyczną przyprawą, ale o tym za chwilę. A co robimy z ogórami? Tak więc biorę ogóra, nóż i kroję, wiecie, takie plastry po około 0,5 cm. Wiadomo, że nie ucelujemy idealnie. Ma to wyglądać coś tak. Oczywiście możemy to zetrzeć na tarce, ale ja sobie pokroję to nożem. O, czyli coś takiego. I teraz do michy. Takie końcówki będę odkładał. No i trochę zejdzie przy tym. Wiecie, 2 kg ogórów pokroić. Naprawdę, mówię wam, fantastyczna sałatka. Fenomenalna. Ja robię ją w dużych ilościach. No i rzadko kiedy doczeka zimy ta sałatka. Znowu mi ktoś pewnie zarzuci, że za długo kroję. No ale niestety, tak już jest. Nikt tego za mnie nie zrobi. Także muszę to zrobić sam. Tak więc ja sobie teraz pokroję za chwilę o kolejnych składnikach. Słuchajcie, ogórki mam pokrojone. Teraz lądują 2 łyżki soli kamiennej. No i oczywiście muszę to wszystko wymieszać. Jak widzicie, w końcu zakupiłem dużą michę. No faktycznie, w tej można nieźle sobie podziałać. Nic się nie rozsypuje. Także zakup udany. Oczywiście widzimy teraz, jeszcze one są sztywne, twarde, ale za chwilę zmiękną. Wiecie, te miałem odrzucać kawałki, ale jednak postanowiłem, że dodam do sałatki. Szkoda wyrzucać. A później wszystko i tak zmięknie. Także ja nie wyrzucam. Dobra, ogóry wymieszane. Za chwilę działam z kolejnymi warzywami. W następnej kolejności leci marchewka. U mnie 5 sztuk, takich niedużych, ale powiedzmy 3 takie średnie marchewki w zupełności nam wystarczą do tej ilości ogórków. Marchewka tylko na tych oczkach grubych. Teoretycznie można by ją pokroić, ale tak będzie dużo szybciej. Tak więc marchewka ogarnięta. W następnej kolejności leci papryka. Jedna sztuka papryki, taka nieduża. Paprykę kroję tylko. Paprykę kroję w drobną kostkę. Wiecie, ona ma nadać takiego charakterystycznego smaku. A dlatego w drobną kostkę da fajny kolor, fajnego efektu kolorowego doda sałatce. Oczywiście to nie jest przepis z papryką, także
Jedna w zupełności wystarczy. Już się czymś ubrudziłem. Znowu mi ktoś zarzuci, że w brudnej koszulce jestem. Tak więc drobna kostka i lecimy z całą papryką. Tak więc została mi jeszcze cebula do pokrojenia. Cebula w ilości 4 sztuk, takie nieduże, nieduże cebulki. Cebulę kroję tylko w plastry. Nie przekrawam jej na pół. Słuchajcie, ogórki już sobie zmiękły, ale jeszcze niech chwilę sobie postoją. Teraz do tych warzyw, które pokroiłem, dodaję 200 g cukru. Ktoś może powie, że za dużo, ale czymś trzeba przełamać tą słoność i kwaśność. Do tego 200 ml octu. I 100 ml oleju. 100 ml oleju. I oczywiście przyprawa. Przyprawa kebab gyros. Jedno opakowanie, 25 gram. I teraz muszę to wszystko wymieszać. Słuchajcie, zróbcie sobie więcej tych ogórów, bo naprawdę wam zejdą w mgnieniu oka. Na pewno nie doczekają zimy, chyba że zrobicie więcej. Tak jak jest u mnie. Nigdy nie mogą doczekać zimy, chociaż robię tego naprawdę dość dużej ilości. Już od kilku ładnych lat, ale no jakoś nigdy nie mogę się w to wcelować. Także składniki mieszamy, aż cukier w miarę dobrze się rozpuści. Oczywiście tutaj jest chłodne to wszystko, także nie rozpuścimy go całkowicie, ale chociaż trochę. Ogóry już, słuchajcie, fajnie zmiękły. Już nie są takie twarde, sztywne. Zobaczcie, ile tutaj jest soku z tych ogórów. I do tego dodaję warzywa z pozostałymi składnikami. No i teraz oczywiście muszę to wszystko wymieszać. Rękoma, trzeba to czuć, co się robi. Nie tam jakąś łyżką. Także już fantastycznie wymieszane. Teraz słuchajcie, odstawię to sobie na około 2-3 godzinki do przegryzienia. Jeśli robimy to na wieczór, możemy odstawić na całą noc. Rano pakować w słoiki, pasteryzować. Tak więc ja sobie odstawiam. Oczywiście przykryję, bo jakieś muszki latają. Nie chcę, żeby się tutaj coś dostało. Przykryję. Poczekam 2-3 godzinki i będę pakował w słoiki. Później o pasteryzacji, ale to za chwilkę. Wszystko w odpowiednim czasie. Słuchajcie, sałatka odstała kilka godzin. Spójrzcie, ile tutaj jest płynu. Zero wody, czyli sama dobroć z warzyw. No i oczywiście ocet, ale to już pomijmy to. No i co? Ładujemy do słoików. Słoiki oczywiście sparzone. Teraz nabieram ręką. Fantastycznie, fantastyczna sałatka. Mówię wam, zróbcie sobie tego więcej. Ja też jeszcze będę robił dużo więcej. Na razie zrobię sobie kilka słoiczków.
i dobrze upchać. Ogóry wspaniale zmiękły. Nawet widzicie, te grube części też fantastycznie miękkie. Poza tym jeszcze zmiękną podczas pasteryzacji. I ładujemy słoik za słoikiem do samego końca. Słuchajcie, wyszły 4,5-litrowe słoiczki. Teraz jeszcze można sobie uzupełnić płynem, który został. Oczywiście dużo nam tego już nie wejdzie do słoika, ale zawsze coś. No i cóż, zostaje mi zakręcać i pasteryzować. Delikatnie, nie na siłę zakręcamy. Słuchajcie, będę pasteryzował przez 10 minut. Słoiki półlitrowe, 10 minut w zupełności wystarczy. Tak więc słuchajcie, ja ogóry mam zapasteryzowane. Kolejny przepisik leci do Was. A Wy działajcie, działajcie, bo szkoda czasu. Tak więc życzę Wam udanego wekowania i do następnego.